Z BoxingNews.pl pan Łukasz Bosacki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sędziowałeś właśnie na tej gali Extreme Fighting Sport 3. Opowiedz coś może o tych pojedynkach. No, większość pojedynków niestety była jednostronna, kończyła się w pierwszych rundach. Jedna mega, mega walka. Chłopaków 84 kg. Kasper Karski z Mateuszem Ostrowskim. To był rewanż i naprawdę chłopacy dali świetną walkę. Myślę, że może być nawet jakaś nominacja do walki roku. Naprawdę krew się lała i szło to w jedną, w drugą stronę. Wymiany, później Kasper już po prostu przejął inicjatywę i świetna walka. No, a w walce wieczoru, tak się można było spodziewać, Kornel Zapadka wygrał przez poddanie. Czy coś Cię zaskoczyło podczas tej imprezy? To znaczy, powiem Tobie, że było kilka takich cięższych momentów, ale na szczęście jakoś się udało wszystko zrobić tak, żeby było dobrze. No i po prostu to, co jest dla mnie najważniejsze, to żaden z zawodników nie ma żadnych pretensji, żaden z trenerów. Także myślę, że robota była zrobiona dobrze. Wiele zawodników na trzeciej wadze nie zrobiło wymaganej wagi. Co sądzisz, co to spowodowało? Wiesz co, sytuacja była taka, że jakby zawodnicy między sobą mieli jakieś ustalenia, ponieważ wielu zawodników jakby było załatwionych na ostatnią chwilę, ponieważ było dużo kontuzji. No i wyszło tak, wyszło, niektórzy się mówili na 94, inni na 82, później to wszystko było skorygowane. Jedyną osobą, która nie zrobiła, dwoma osobami, które nie zrobiły wagi, to był Arbi i Iza, ale po otrzymaniu 2 godzin na zbicie zbili tą wagę i wszystko było w porządku. Jesteś również menadżerem zawodników MMA. Pod twoim skrzydłem jest Mariusz Radziszewski, który ma kontrakt z M1. Opowiedz coś o tym. Tak się złożyło, że Mariusz jest jakby pod moimi skrzydłami, współpracujemy razem. Wszystko idzie w dobrą stronę, podpisał umowę z M1, miał świetną walkę, niestety nie udało się wygrać, chociaż było bardzo blisko. No i Mariusz w czerwcu prawdopodobnie wróci na ringi M1 i mam nadzieję, że tym razem już wygra walkę. Umowę ma na 2 lata, jest to 6 walk. No i Mariusz jest takim zawodnikiem, który z walki na walkę jest coraz lepszy i myślę, że będzie dobrze, trzymam za niego kciuki i myślę, że naprawdę chłopak pokaże się z dobrej strony w czerwcu. Czy oprócz M1 interesują się Mariuszem inne federacje MMA w Polsce lub w Europie? Lub na świecie? Wiesz co, no była tutaj oferta ze strony Extreme Fighting Sports. No ale Mariusz waży normalnie 87 kg i nie było możliwości, żeby Mariusz zbił wagę w tak krótkim czasie do 77 czy nawet do catchweightu 80 kg. No jest jakiś zainteresowany nawet ze strony rosyjskiej, no ale Mariusz w Rosji jest jakby zablokowany i musi walczyć w M1. Także w tej chwili po prostu skupiamy się tylko na M1, jeżeli wyskoczy jakaś oferta, będziemy ją konsultować z M1, ponieważ ma tak skonstruowaną umowę, że może walczyć w innych organizacjach poza Rosją, ale po wcześniejszym ustaleniu tego właśnie z M1. Ale my jesteśmy szczęśliwi ze współpracy z M1 i myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna i bardzo długa. Jakie jest Twoje zdanie na temat innych polskich sędziów? Czy ich wiedza, umiejętności to już jest taki europejski lub światowy poziom? Znaczy odpowiem tak, że wydaje mi się, że jestem jakby świeży w tym temacie, ponieważ zacząłem dopiero działać od sierpnia tamtego roku, jeżeli dobrze pamiętam, i staram się jakby cały czas sędziować po 2-3 imprezy w miesiącu nawet, czy to w Polsce, czy w Czechach, nawet raz sędziowałem w Rosji. I staram się iść do przodu. Nie chcę się wypowiadać po prostu na temat jakichś innych i bardziej doświadczonych sędziów, ponieważ tak jak mówiłem, jestem świeżakiem w tym i to byłoby jakby nie na miejscu, żebym wypowiadał się na temat innych sędziów, którzy siedzą w tym sporcie jako sędziowie od, nie wiem, 5-10 lat, tak? Także mam nadzieję, że to wy jako fani, specjaliści po prostu ocenicie, czy robię dobrą robotę, czy nie, i porównacie to z innymi sędziami. I mam nadzieję, że wszyscy jakby my będziemy współpracować, że będziemy jednoczyć to MMA razem, że będzie mniej podziałów i że będziemy mogli uczyć się od siebie, tak? Że jeden sędzia od drugiego i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w lepszą stronę niż w tej chwili jest. Dobra, ostatnie pytanie. Opowiedz, jak właśnie można zostać sędzią MMA w Polsce?
No powiem tobie tak, jedyne co istnieje jakby w polskim MMA, jeśli chodzi o sędziowanie ze strony legalnej, prawnej, to jest kurs na sędziego amatorskiego. I praktycznie tylko to można zrobić, bo nie ma żadnego zrzeszenia polskiego MMA, sportu zawodowego, ani żadnej organizacji, ani żadnej federacji i tak dalej, która by łączyła, federowała innych sędziów. Także jedyne co można zrobić to. No i według mnie praktyka i próbować jak najwięcej sędziować, ile się po prostu da. I to mówię z mojej perspektywy osoby, która jest bardzo zajarana tym tematem i chce to robić, ponieważ sprawia mi to dużo radości. Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest chwila dla ciebie. No przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają. Oprócz osób są tu również firmy i przede wszystkim Pound Out Gear, Emil Sport, Fitmax, reklama Vector, czyli wszystko co tutaj po prostu znajduje się na koszulce. No i mówię, i tak mówiłem wcześniej, że chciałbym podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy po prostu dołożą do tego wszystkiego cegiełkę, dobre słowo, cokolwiek, które jeszcze bardziej nakręca mnie do ciężkiej pracy. Dziękuję wam wszystkim oraz dziękuję portalowi Boxing News za ten wywiad.